Marcin Prokop powiedział, że został pan wyrywany z kazamatów Mrocznej Stacji. Czuje się pan wyrwany? No nie, to raczej Mroczna Stacja, że tutaj posłużę się cytatą z Marcina, wypluła mnie, wyzuwszy wcześniej. No to nie ja zrezygnowałem, tylko oni ze mnie zrezygnowali. Ale nie mówię, że z tego nie powoduje, cieszę to. No właśnie, jakie emocje? No i pani, no to nie jest miłe, no. Bo to tak naprawdę, przecież tu nie chodzi o poglądy polityczne. No, ja powiedziałem, że programy informacyjne w telewizji publicznej wyglądają jak miś i nie zmieniam zdania. Ale ja tego nie mówię, nie mówiłem tego w tych programach, które dla nich robiłem. One kompletnie z polityką nie mają nic wspólnego. No, ale wie pani, mamy teraz takie czasy, że kto nie z nami, ten przeciw nam, no, a że ja nie z nimi. Sytuacja jeszcze nie jest taka jak jednak w stanie wojennym, kiedy bojkot telewizji obowiązywał, a jego złamanie powodowało ostracyzm. Czym innym są programy polityczne, informacyjne, a czym innym jest cała reszta. Tak sobie, tak przynajmniej o tym myślę. Do cholery, to jest przecież telewizja publiczna i ta opcja straci władzę. No i co? I ta telewizja będzie musiała sobie jakoś dalej poradzić. No, będzie to oczywiście coraz trudniejsze, no ale to już nie moje zmartwienie.